Poszukiwaliśmy mężczyznę poprzez nasz portal społecznościowy i dzięki pomocy mieszkańcom, dzięki pomocy użytkownikom portalu uzyskaliśmy informacje i ustaliliśmy tożsamość tego mężczyzny. Mężczyzna został zatrzymany. Na nasz wniosek prokurator zastosował dozór policyjny wobec niego, a także wystosował zakaz zbliżania i zakaz kontaktowania się do pokrzywdzonej. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.